Witajcie. Jakiś czas temu pokazałem Wam, jak zaktualizować oprogramowanie układowe w Samsung Galaxy S4 do Androida 4.3, bo pierwotnie był wydany z Androidem 4.2. Teraz czas na kolejną aktualizację do Androida 4.4.2, czyli Androida popularnie nazywanego KitKat. Samsung w końcu zdecydował się na wypuszczenie nowej wersji oprogramowania układowego dla Samsunga Galaxy S4. Jak widać, jest to model i9505, który aktualnie działa na Androidzie 4.3 Jelly Bean. Jest to oprogramowanie, które również, tak jak powiedziałem, było już aktualizowane w trybie OTA, czyli Over the Air, bez wykorzystania komputera, tylko poprzez Wi-Fi. Telefon sam się aktualizuje. Często, jeżeli mam ustawioną automatyczną aktualizację, telefon sam informuje nas o możliwości pobrania oprogramowania nowszego układowego. Możemy też zrobić to ręcznie. W tym celu wchodzimy w zakładkę ustawień, więcej informacji o urządzeniu, a następnie klikamy na aktualizację oprogramowania. Poniżej mamy jeszcze opcję automatyczna aktualizacja. Jeżeli mam zaznaczone tą pozycję, to telefon nas sam będzie informował o możliwości pobrania uaktualnienia. W przeciwnym wypadku musimy klikać samodzielnie na uaktualnij, tak żeby telefon pobrał oprogramowanie. Warto robić to w trybie oczywiście przy włączonym Wi-Fi, aby nie narażać się na koszty albo nie zużywać sobie pakietu danych, o czym telefon informuje i ostrzega. Z uwagi na to, że aktualizacje zajmują od 400 do nawet 700 mega w zależności od wersji. Megabajtów oczywiście, w zależności od wersji Androida. Tutaj po kliknięciu aktualizacji oprogramowania uruchomiło się okienko pobierania. Informacja ponad 424 MB do pobrania i czas przy akurat moim łączu 58 minut przeszło czas pobierania. Uaktualnienia. Najpierw aktualizacja jest pobierana do pamięci urządzenia, dopiero później następuje wgranie najnowszej wersji aktualizacji. Ponieważ zajmie to sporo czasu, pominę ten fragment i w momencie, kiedy ściąganie dobiegnie końca, przejdziemy do kolejnego punktu, kolejnego etapu związanego z dalszą aktualizacją. Jak widać, udało się pobrać całe oprogramowanie do pamięci urządzenia. Musimy mieć odpowiednio dużo miejsca wolnego w pamięci wewnętrznej urządzenia. Informacje o aktualizacji oprogramowania. Informacja, że jest to pakiet aktualizacji już pobrany i szczegóły tej aktualizacji. Rozmiar prawie 425 MB. Uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji KitKat Operation System 4.4.2. Zawartość albumu muzycznego zostanie wyświetlona na ekranie blokady w trakcie odtwarzania muzyki. Dodano nowe menu z ustawieniami uruchamiania. Ekran główny, SMS-y. Poprawiono wydajność. Są to informacje o zmianach takich w sumie kosmetycznych, chociaż poprawienie wydajności oraz stabilności interfejsu użytkownika brzmi bardzo interesująco. Jest również zaznaczone, że dostępność niektórych zmian może różnić się w zależności od kraju i operatora, a po aktualizacji nie będzie można oczywiście powrócić do starszej wersji oprogramowania z powodu zaktualizowania zasad zabezpieczeń, czyli słynny NOx. Uwaga, w trakcie aktualizacji w ogóle nie można używać urządzenia, nawet do połączeń alarmowych. Ikony na ekranie standardowym i ustawienia mogą powrócić do ustawień fabrycznych. Dane jednak powinny zostać zachowane. Te informacje również o ostrzeżeniach, żeby nie wyciągać baterii. Tak w momencie aktualizacji, jeżeli się taka sytuacja by zdarzyła, to należy kolejną aktualizację wykonać z poziomu komputera. Podsumowując, 424 MB ponad aktualizacji.
Klikamy instaluj i czekamy, aż urządzenie zostanie ponownie uruchomione w celu rozpoczęcia wgrywania nowego firmware'u. Następuje reset urządzenia. Galaxy S4 dosyć długo się uruchamia ponownie. Po lewej dioda informująca o stanie urządzenia, po prawej czujnik oświetlenia. To uruchomienie chwilę trwa. Mamy logo startowe, informacje u góry o uruchomieniu czy wgrywaniu nowego boota, bootloadera. A następnie uruchamia się proces aktualizacji Androida. Informacja w języku polskim instaluje aktualizację systemu, pasek postępu, informacja w procentach o tym, ile już tej aktualizacji zostało wgranej. Tutaj mam informację, że jest to 40% i oczywiście wrócę do Was pod koniec procesu aktualizacji. Po ściągnięciu czy po zainstalowaniu aktualizacji systemu po dojściu do 100% telefon informuje nas paskiem postępu o tym, ile pozostało jeszcze danych do wgrania. Cały czas informacja o instalowaniu aktualizacji systemu. A następnie następuje oczywiście ponowny reset urządzenia. Telefon uruchamia się ponownie. To też chwilę trwa. Jak widać, dioda informująca o stanie urządzenia jest włączona. Logo startowe Samsunga. To uruchomienie chwilę trwa. Dłużej oczywiście niż standardowe uruchomienie Galaxy S4. Kiedy już telefon przetrawi wszystkie zaaplikowane zmiany, chwilę to oczywiście trwa, a następnie informuje nas o aktualizacji systemu operacyjnego Android. Konkretnie chodzi o optymalizowanie aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. W moim przypadku jest to 161 aplikacji. Oczywiście również chwilę to trwa. A następnie po zakończeniu aktualizacji następuje otwieranie aplikacji, uaktualnianie bazy danych kontaktów. Cały czas jest to proces aktualizacji systemu operacyjnego Android. W praktyce musimy liczyć się z tym, że myślę, że około 1,5 godziny może trwać cała operacja, oczywiście może być nieco krócej bądź dłużej z uwagi na uruchamianie już ukończone, mamy taką informację, z uwagi oczywiście na szybkość łącza. Tapeta, jak widać, nie została zmieniona.
Przepraszam, ekran blokady oczywiście. Tapeta również nie została zmieniona. Doczytują się jeszcze ikony aplikacji, które zostały przeniesione na kartę pamięci. W tym wypadku na przykład Skype'a. Może sprawdźmy, jak wygląda kwestia aktualnej wersji systemu. Już zmieniona jest belka powiadomień, jest cała w tonacji białej. To jest jedna z najbardziej widocznych zmian wizualnie w nowej wersji systemu operacyjnego 4.4.2 KitKat. Informacja również o aktualizacji oprogramowania. Urządzenie zostało pomyślnie zaktualizowane. Klikamy OK. I tak jak powiedziałem wcześniej, sprawdźmy, jaka wersja jest w tej chwili zainstalowana na urządzeniu. Dotyk działa. Więc sprawdzamy aktualną wersję oprogramowania. Oczywiście najszybciej ustawienia. Jeszcze raz belka. W zakładce więcej klikamy na informację o urządzeniu. I jak widzimy, wersja systemu Android to 4.4.2. Informacja o wersji, o numerze wersji, o modemie. Nowej wersji zabezpieczeń. Klikając oczywiście tradycyjnie na nazwę systemu, możemy zobaczyć animację Androida. Android 4.4.2 KitKat. Jak widać, proces jest bardzo prosty i praktycznie każdy użytkownik, nawet nieobeznany z szczegółami wgrywania nowego oprogramowania, może sobie z tym bez problemu poradzić. Dzięki za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji.